Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym filmie z serii Wybierz kartę. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co on, ona myśli, czuje i zamierza w lipcu 2020 roku. Moi drodzy, cóż chciałbym powiedzieć słowem wstępu. Są nagrane już na lipiec 2020 roku wszystkie horoskopy dla wszystkich znaków zodiaku. Także jeżeli jeszcze nie oglądałeś, nie oglądałaś horoskopu dla swojego znaku zodiaku, to serdecznie Cię zapraszam do obejrzenia na moim kanale. Oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to również Cię serdecznie zapraszam do subskrypcji, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. Także moi drodzy, dziś do wyboru macie trzy obiekty, a właściwie trzy kwiaty. Pierwszy kwiat, drugi kwiat i trzeci kwiat. Teraz proszę Was o to, abyście pomyśleli o osobie, na której Wam zależy, której myśli, uczucia i zamiary chcielibyście tutaj podejrzeć i intuicyjnie wybierzcie grupę kart, czy też kwiatuszka, który do Was przemówi i poczujecie, że jest to właśnie właściwy wybór. Jeżeli potrzebujecie jeszcze czasu, to zastopujcie sobie film i na spokojnie wybierzcie odpowiedni dla Was obiekt. Ja oczywiście sugeruję i polecam Wam, abyście obejrzeli wszystkie trzy grupy, gdyż może inna grupa niż tą, którą wybraliście, będzie z Wami bardziej rezonowała. Także moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać. To sobie odłożymy. Myślę na razie tak. I pierwsza grupa. Osoby, które wybrały tutaj maka, który nam troszkę się rozleciał. Ale to nic, moi drodzy. Patrzymy. Dla osób, które wybrały pierwszą grupę. Co ta osoba myśli, czuje oraz zamierza w maju 2020 roku. Także skupiamy się, co ta osoba myśli, co ta osoba czuje i co ta osoba zamierza, co będzie robiła, jakie będą jej czyny. Także moi drodzy, patrzymy sobie już. Tylko teraz tak, jak ja to chcę sobie położyć. Tego maka mamy już tutaj w częściach. Ale jak wszyscy wiemy, maki są bardzo delikatnymi kwiatami, dlatego czy Wy będziecie wszystko widzieć tutaj? Myślę, że będzie ok. Moi drodzy, zaraz sobie po kolei tutaj wszystko opowiemy, ja Wam opowiem, ale co tutaj rzuca mi się w oczy, patrząc na ten rozkład po raz pierwszy na tą osobę, że jest to egoista. Że jest to egoista, że jest to egoistka, która tak naprawdę pierwsze co, to nie myśli o Was, czy nie myśli o dobru relacji, czy też o dobru znajomości, a najważniejsze dla tej osoby w lipcu będzie czubek własnego nosa. Ale przejdźmy po kolei do myśli, do uczuć i do zamiarów. Moi drodzy, jeżeli chodzi o myśli tej osoby w lipcu, to mam pokazane, że ona, czy też on, ma na Wasz temat już, że tak powiem, wyryte zdanie.
I kurczowo tego zdania się trzyma. Nie potrafi pewnych rzeczy zrozumieć, jest strasznie uparta ta osoba. Może być również tak, że ta osoba ma tendencję do zazdrości i w głowie chciałaby zatrzymać was dla siebie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Może mieć ta osoba takie tendencje, że jej się wszystko należy. I może chcieć przejąć nad wami kontrolę, chciałaby, w głowie ma takie myśli, co by było, gdyby on, ona był mój, była moja. Także jeżeli chodzi o myśli, to tak bym to widział. Jeżeli chodzi o uczucia tej osoby, to ta osoba najbardziej na świecie kocha siebie. I najważniejsze w sercu dla tej osoby jest to, aby to jej jemu było dobrze. No i jeżeli chodzi o emocje, no to myślę, że to wystarczy. Jeżeli chodzi o zamiary tej osoby, no to nie podobają mi się zamiary tej osoby w lipcu. Dlaczego nie podobają mi się zamiary tej osoby w lipcu? Dlatego, że będzie przed wami wystraszony. Będzie pokazywał swoje lęki, swój strach, swoje obawy i przyjmie taką postawę sierotki, takiej sierotki Marysi. Myślę, że ta osoba może mieć tendencję do toksyczności. Może być ta osoba toksyczna i mam wrażenie, że powinniście uważać na znajomość z tą osobą. Że ja dziękuję grupie pierwszej, to byłby przekaz dla was. Teraz grupa druga. Osoby, które wybrały grupę numer dwa, drugiego kwiatuszka, takiego pięknego, różowego, położymy sobie go tutaj. Co ta osoba myśli, czuje i zamierza w lipcu 2020 roku? Względem was. Co myśli? Co czuje? Jakie ma zamiary? Co będzie robić? Jakie będzie miała czyny? Patrzymy, moi drodzy. Ja to chcę tak położyć, żebyście wy wszystko widzieli. Kwiatuszka. Chociaż ten kwiatuszek to się nam tutaj troszkę, moi drodzy, zlewa z tłem, bo ta podkładka też jest taka różowa. Ten kwiatuszek jest też różowy. Ale to nic, moi drodzy. Mamy fajny rozkład kart. Podoba mi się. I do tej pory z tych wszystkich filmów z serii Wybierz kartę, co on, ona czuje, myśli, zamierza w danym miesiącu. Myślę, że to jest jak do tej pory najlepszy, najbardziej pozytywny rozkład na relacje, ale to sobie zaraz przejdziemy do konkretów. Co ta osoba będzie miała w lipcu w głowie? No ta osoba będzie chciała być przy was blisko. Ta osoba będzie chciała dać wam ciepło. Będzie potrzebowała waszej bliskości, waszego towarzystwa. Jeżeli coś między wami zdarzyło się takiego złego, co mogło negatywnie wpłynąć na tą relację, to mam pokazane, że ta osoba w lipcu będzie myślała o tym, jak to naprawić, jak was przeprosić i jak uzdrowić tą relację. Bardzo pozytywne myśli. Może też być tak, że ta osoba w lipcu będzie myślała, w jaki sposób przejść na wyższy level, na wyższy poziom tej relacji, tej znajomości. Pozytywne, ciepłe myśli na wasz temat, można byłoby nawet powiedzieć, że poważne. Co ta osoba ma w sercu? I teraz tak, rozdzielimy sobie. Jeżeli pytasz o kobietę, tak? Jeżeli pytasz o kobietę, to mam pokazane, że ma ona w sercu jakiegoś mężczyznę. Mężczyznę spod ognistego znaku zodiaku, to jest baran, lew lub strzelec. A jeżeli pytasz o mężczyznę,
to mam pokazane, że ten mężczyzna chce. Chce stworzyć z wami relację, czy też chce, aby, jeżeli już tworzycie relację, aby było dobrze, aby było lepiej niż do tej pory, tylko jest tutaj mały kruczek. Ten mężczyzna będzie jak najbardziej nawet gotowy do tego, aby tworzyć z wami rodzinę, czy też trwały, stabilny związek, ale jest tutaj jedno ale, na jego zasadach. Na jego zasadach. Król Buław mówi mi o tym, że osoba może być w związku. Jak najbardziej tak, ale ten związek musi być na jego zasadach. Jakie będą jego zamiary, czy też jej w lipcu? No będą bardzo dobrze. Mamy tutaj as kielichów. Także moi drodzy, ta osoba w lipcu wyjdzie do was z sercem, wyjdzie do was z miłością. I myślę, że ten miesiąc powinien być dla was naprawdę dobry. I dla was, i dla tej osoby pod względem emocjonalnym. Bo ja mam tutaj pokazane rzeczywiście takie dużo ciepła, dużo emocji. Chęć tego, aby wreszcie było więcej miłości w waszym życiu. Bo i wy potrzebujecie więcej miłości. Ale ta osoba również potrzebuje więcej miłości, czy też nawet przejścia na wyższy level znajomości. Także myślę, że jeżeli chodzi o lipiec i o tą grupę, o osobę, którą wybraliście, to jak najbardziej powinno być między wami dobrze. Teraz trzecia grupa. Piękny haber, moi drodzy. Położymy sobie go tutaj i patrzymy. Co ta osoba myśli, czuje i zamierza w lipcu 2020 roku? Co ta osoba myśli, co ta osoba czuje, jakie ma zamiary? No ta osoba będzie uciekała. Ta osoba będzie się ewakuowała z tej relacji, z tej znajomości w lipcu. Ale po kolei. Co ta osoba ma w głowie, co o was myśli? Ta osoba ma bardzo duży mętlik w głowie. Ta osoba tak naprawdę może mieć nawet duże problemy psychiczne. Może mieć duże problemy psychiczne, ewentualnie, jeżeli nie są to problemy natury zdrowia psychicznego, może być tak, że świat tej osoby się zawalił i ona teraz po prostu ma natłok negatywnych, depresyjnych, czarnych myśli. Co ta osoba będzie myślała o was w lipcu? No niestety będzie myślała o tym, żeby zakończyć tą relację. I to niestety zakończyć ją z takim hukiem. Z takim hukiem. W niektórych przypadkach ta osoba będzie myślała o tym, aby w jakiś sposób, tak powiem, roboczo wyremontować, odnowić waszą relację. Jeżeli chodzi o uczucia tej osoby, to sobie tutaj rozdzielimy. Jeżeli pytacie o mężczyznę, to mam pokazane, że ten mężczyzna pomimo wszystko darzy was uczuciem. Darzy was tutaj uczuciem, ale nie potrafi sobie pewnych spraw w życiu poukładać. Jeżeli pytacie tutaj o kobietę, to ma ona w sercu mężczyznę spod wodnego znaku zodiaku, to jest ryby, skorpion lub rak, moi drodzy. Ta osoba ma do was uczucia,
ale mam wrażenie, że za dużo się zadziało w życiu tej osoby, dlatego w zamiarach ma ucieczkę, ma odejście. Ta osoba będzie chciała pewne rzeczy zostawić za sobą, dlatego że już za dużo zadziało się w jej życiu i pomimo uczuć, jakie do was miała, czy też nadal ma, to niestety będzie myślała o tym, że trzeba zakończyć tą relację i w lipcu się z niej ewakuować. Tak by to wyglądało, moi drodzy. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nigdy one z wszystkimi nie będą pasowały, nie będą rezonowały. Ha, moi drodzy, no ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, no i koniecznie napiszcie, jaką grupę wybraliście i czy ta grupa z wami rezonowała. Tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, moi drodzy.